Ostatnia niedziela listopada, 29 dzień tego szarego, nudnego miesiąca, a my w tych okolicznościach przyrody wpadliśmy dzisiaj znowu postrzelać. W tygodniu już nie ma jak, bo dzień krótki, ale w weekendy no trzeba wykorzystywać. Nawet ta dżysta, lekko pogoda nas nie wystraszyła. Niektórzy się już rozgrzewają, a niektórzy chodzą z taką oto kosiareczką ręczną i szukają strzał pod tą trawą, która nam tutaj zarosła. Przyjechał mors. Idę zobaczyć. A tutaj to... No to nie przechodź, bo tu strzelają. Ty dostaniesz po uszach zaraz, Piotr. To się stale ze wstydu. Jezu! No przecież, nie może wyciągnąć. Jest. Udało się. Dał radę. Ale nie chcę już tam trafiać. Niezbyt. No i wyciągaj to. Wyciągaj, no wyciągaj. Ciągnij mocno. Jest. Konrad, jesteś uratowany. Jest grot. Ja szukam jeszcze strzału. Ale to od tej od grota czy innej? Ej, bo dziewczyny chcą strzelać. Tu się dzieje, proszę państwa. O, a tu nasz ogrodnik polowy. Pół kroku do przodu. To jest sama odległość zawsze. Rzućcie turniej na punkty. No, jak są no, z siostrami. Rywalizacja. Siostra Esterfola. Ups, oczywiście musiał mi spać. Koreczek. Warto mieć kurtkę obciętą, taką obcisłą. Na tym masz w ogóle porozpinaną. Porozpinaną, weź się psap. No. Ja mam to wszystko. Takie soft shellowe są fajne, wiesz? Wszystkie? Niebieska na 8, 8:30 do 9. Teraz poszła nisko, ale niech on się tak nie wygina do tyłu, tylko stara się plecy prosto trzymać. Żółta! No dobrze. Tylko tarczę sobie przepnijcie, bo na tamtym chyba nie ma tarczy. Chodź do przodu, teraz też do... Nie wiem, nie pamiętam.
Brązowa. Brązowa. Paweł, poczekaj chwilę.